witam serdecznie. Nazywam się Marcin Sowiński, jestem lekarzem i obserwuję to, co się dzieje w Polsce. Myśmy się spotkali. Dziękuję bardzo za zaproszenie Fundacji Piastowskiej, za pomoc pana posła Krzysztofa Tuduja w organizacji właśnie takich spotkań. I dokładnie rok temu na Górze Świętej Anny spotkaliśmy się, gdzie też miałem prezentację, która mówiła między innymi w oparciu o badania naukowe o tym, co się może wydarzyć w naszym kraju. Ja przeliczyłem wtedy to, jako lekarz, na polskie warunki, zdrowotne i populacyjne, że Anglicy, którzy policzyli to, opublikowano to, zostało w lipcu 2020 roku w Lancecie, między innymi jaki wpływ będzie miał lockdown w Anglii samej na śmiertelność z powodu raka. Między innymi chodziło o nowotwory raka piersi, raka płuc, raka przełyku, raka jelita grubego. Anglicy tutaj policzyli to bardzo rzetelnie. Ja powiedziałem wtedy, mamy to w tej publikacji, która nastąpiła wówczas, tak, jestem też wdzięczny, że tutaj ten artykuł się znajduje, więc zostało zaprezentowane wtedy. To był wrzesień i proszę pamiętać, że do września 2020 roku śmiertelność w Polsce była mniej więcej na poziomie poprzednich lat taka sama. I co się wydarzyło? Ja mówiłem wtedy, że będzie ponad 20 tysięcy, może nawet więcej, ponad normatywnych zgonów, między innymi z powodu zaniedbań w onkologii i innych różnych zaniedbań w służbie zdrowia. Zwracałem się wtedy publicznie do pana, wręcz premiera, o interwencję. No niestety, dzisiaj jesteśmy już w innym momencie historii. Dzisiaj mamy dużo większy problem. Ja wspomnę tylko to, co się wydarzyło w historii świata. To się zdjęcie pokazuje dotyczące Hiroshimy. 70 tysięcy ofiar w ciągu krótkiego okresu czasu. Wówczas można to porównać do tego, co się wydarzyło do tej pory też w Holandii, bo była mowa tutaj też o aborcji, była mowa o eutanazji. Dokładnie taka sama liczba. 70 tysięcy ludzi zostało poddanych eutanazji, w tym dzieci w Holandii do tej pory. Proszę pamiętać te cyfry, bo ja wyciągnąłem dane statystyczne, które są już spublikowane w różnych też wersjach w internecie na temat tego, co się zdało z populacją ludzi w Polsce. Niestety mieliśmy potem drugą falę uderzeniową, tak, z powodu drugiego uderzenia Nagasaki. Tam się cytuje, mówi się o 40 tysiącach ofiar. W samej Belgii do tej pory wykonano ponad 20 tysięcy eutanazji. Więc mamy Europę, mamy Polskę. Ja powiedziałbym, że nadchodzą w Europie i w Polsce tak zwana trzecia fala. Do tej pory też mieliśmy dwie fale i dwie fale rzeczywiście pochłonęły bardzo dużo istnień ludzkich w Polsce. Niestety też są skutki długoterminowe, ponieważ tak jak tam w Hiroshimie i Nagasaki szacuje się, że w ciągu 6 lat, nawet później, jeszcze dodatkowo z powodów popromiennej choroby umarło ponad 60 tysięcy ludzi. No więc ile u nas się będzie zdarzać, to dopiero się dowiemy wkrótce. Ja zacytuję tutaj wypowiedź Sądu Najwyższego na temat tego, to jest wyrok, fragmenty wyroku, który został wydany w sprawie, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się, kasację złożył w sprawie 3 osób poszkodowanych, że były kary wyznaczone 10 tysięcy złotych za złamanie tak zwanych przepisów lockdownowych. Nie? Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu, zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera unormowań określających możliwości i warunki ograniczenia konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem akty prawne rangi niższej niż ustawa nie mogą limitować tej wolności przemieszczania się, którą gwarantuje artykuł 52 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest następny fragment. Już jest zatem oczywiste, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie, w jakim ograniczało wolność przemieszczania się obywateli na terenie całego kraju, naruszało regulacje Konstytucji RP, artykuł 52, co oznacza, iż nie mogło ono tworzyć podstawy prawnej do wypełnienia blankietu normy sankcjonowanej i prowadzić do ukarania na podstawie tego przepisu. To jest Sąd Najwyższy, cały czas ten sam wyrok.
Jest zatem oczywiste, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie, w jakim ograniczało wolność przemieszczania się obywatelom na terenie całego kraju, naruszało regulacje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie mogło tworzyć podstawy prawnej. To powtórzenie. I dwa razy powtarzam tekst wyroku, bo jest bardzo istotna rzecz tutaj zawarta. No i mamy, tutaj mi się po prostu zdublowało. I zważywszy zatem na tę okoliczność i mając na uwadze unormowanie konstytucji, które wyklucza dopuszczalność tworzenia przepisów rozporządzenia wykonawczego w oderwaniu od celu ustawy lub wbrew jej merytorycznym rozwiązaniom, co prowadziłoby do tworzenia przepisów noszących znamiona samodzielnej normy prawnej, stwierdzić w konsekwencji trzeba, że rozporządzenie z 10 kwietnia nie mogło stanowić skutecznego narzędzia prawnego do ustanawiania dla obywateli zakazu przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak spełnienia wymagań rozporządzenia w tym zakresie musi skutkować oceną, że również z tego powodu przepis rozporządzenia, w którym zakazano swobody, wolności poruszania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, należy uznać za niekonstytucyjny. To są pewne decyzje administracyjne. To są decyzje, które wpływają na ilość dzisiaj populacji naszych Polaków. To niestety bardzo poważne i trudne decyzje, bo prawda, można pod intencją pomagania, żeby uzyskać lepszą jakby poprawę ochrony społeczeństwa przed wpływem wirusa i pandemii, wygenerowaliśmy lęk. I to jest główny problem. Jak ja rozmawiam na konferencjach, rozmawiam z różnymi dzisiaj psychologami, psychiatrami, lekarzami, naukowcami, wszyscy podkreślają, żeśmy wygenerowali niesamowicie duże poczucie lęku w społeczeństwie i to jest główny problem. Ten problem również przełożył się na służbę zdrowia, bo służba zdrowia w efekcie nie pracowała prawidłowo. Również gospodarka też miała bardzo poważne problemy. Jeśli chodzi o jedno z badań, cytuję, gdzie stwierdzono, że zespół stresu pourazowego, zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe to jest jedna tylko z tych cech, które wywołuje wprowadzanie tak głośne medialne lockdownu. Nauczanie zdalne to wiemy, jakie były wyniki matur w ostatnim roku, bo podobno nie dość, że ograniczono podstawę maturalną ze względu na nauczanie zdalne, no to wyniki były bardzo fatalne. Natomiast najgorszy od wielu lat, chyba od 2008. COVID nie miał, tam są inne parametry, ja to cytuję, między innymi miał wpływ na to, że prawda, dzieci nie miały dostępu do żywności w szkole, w związku z tym i wskaźniki porzucania szkoły były większe, a nawet były koszty opieki nad rodziną i dochodziło do ogromnych dysfunkcji w samej rodzinie, gdzie patologie, które już istniały, zostały podkreślone w innych badaniach, jest o tym też dużo mowy. Jeżeli chodzi o samą gospodarkę, to myślę, że wielu z nas doznało, bo ja również doznawałem pewnego utraty dochodu związanego z gabinetem prywatnym, więc na pewno nawet tu się mogło to zdarzyć. Natomiast mamy bardzo dużo bankructw, mamy bardzo dużo sytuacji rodzinnych, finansowych, samobójstw przedsiębiorców. O tym było głośno. Globalny krach popytu ze strony hoteli, restauracji, lotnisk, firm przewozowych oczywiście. To są jedne z fragmentów cytowane w badaniach, które są publikowane na przykład w Annals of Medicine and Surgery i w innych różnych czasopismach jest tych wyników różnych publikacji, których właśnie oceniają wpływ, jest ogromnie dużo. W samych Niemczech, czy we Włoszech, czy Wielkiej Brytanii. No, branża hotelowa została dotknięta bardzo mocno. Też myślę, odczuwaliśmy w tym momencie, gdy próbowaliśmy się do takich hoteli dostawać. Zresztą wiele tych przedsiębiorstw zostało potem niestety przejętych albo zbankrutowało. No i koszt pomocy przedsiębiorców, jak mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz, sięga 230 miliardów złotych. Ja już mówiłem wtedy, że budżet NFZ-u to jest około 100 miliardów złotych, że moglibyśmy z tego dać dwa razy tyle pieniędzy służbie zdrowia, żeby ona mogła sobie poradzić ze skutkami, nawet jeżeli występują tej tak zwanej pandemii. No niestety zupełnie inne decyzje administracyjne spowodowały krach gospodarczy, który został ratowany, który w ogóle nie uratował funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie dodatkowo jeszcze zwiększyło się to wszystko o 90 miliardów szkód, które próbowano w ten sposób naprawiać. I co ciekawe, to jest ciekawe zestawienie, w ogóle też z badania, gdzie opublikowano, że tam jest indeks rygorystyczności, mediana, rośnie indeks rygorystyczności lockdownu. Oczywiście im bardziej rygorystyczne kraje wprowadzały swoje pomysły na lockdown, tym produkcja przemysłowa bardzo radykalnie spadała. Natomiast tu mamy bardzo takie już głośne, ostatnio widziałem w mediach się pojawiające też
Oby ja to sam wyciągnąłem w ogóle ze źródeł, gdzie na stronach rządowych jest takie dane są. I w 2021 roku i mamy tutaj coś takiego, nie mamy niestety lasera, ale żółta linia, która nagle skacze w maju 2020 roku, to jest ta linia w 2020 roku, ilość ogłaszanych upadłości konsumenckich. Wcześniej na poziomie 500 miesięcznie i nagle skacze na poziom 1000, utrzymuje się na poziomie około 1800. Więc rok się może zakończyć nawet na poziomie 18 tysięcy. Widać radykalnie. Wprowadzenie lockdownu, ilość upadłości konsumenckich trwa cały czas bardzo wysoko co miesiąc. Co miesiąc. To są bankructwa gospodarstw, to są bankructwa ludzi. To jest to, co się zdziało z gospodarką. No ale najgorsze, co się wydarzyło, to mamy niestety w zdrowiu. I tak naprawdę w życiu ludzi w Polsce. Tutaj mamy poważny kryzys. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia generalnie uniemożliwiły funkcjonowanie prawidłowej służby zdrowia. To, co wspominałem i to, co było widać, to dzisiaj jest widać. Dzisiaj nawet jeszcze, jeżeli ktoś przychodzi, mam takie świeże przypadki naprawdę z tego tygodnia, przychodzi do mnie pacjentka prywatnie, do mnie do gabinetu, mówi, że jest rozpaczona, bo jej lekarz rodzinny nie chciał zbadać ani osłuchać, dlatego że nie jest zaszczepiona. Ani nie ma certyfikatu PCR. Jak pani zrobi PCR za 500 zł, to panią przyjmę i osłucham. To jest fakt. To się stało w Stargardzie pod Szczecinem. Podobna sytuacja. Nie będę pani usuwać zęba czy leczyć zęba, bo pani nie ma testu PCR. Proszę zrobić test PCR, będę robić zabieg stomatologiczny. To są z życia dzisiaj sytuacje. To się dzieje wśród nas. Ciągle jeszcze jest bardzo dużo strachu, lęku, zwłaszcza wśród personelu medycznego, moich kolegów, koleżanek, lekarzy i pielęgniarek. Pomimo, że mówi się, że nawet większość jest zaszczepiona, cały czas trwa lęk. Z oficjalnych danych udostępnionych, że udzielono w NFZ-cie 20% mniej świadczeń medycznych, co się przekłada na skalę rzędu 2 milionów mniej obsługi pacjentów. Również ilość hospitalizacji spadła radykalnie. Więc to są dane ogólnie dostępne, które budzą bardzo poważne wątpliwości. O AMI, które tutaj teraz jest na slajdzie, to jest ostry zespół sercowy, to jest po prostu stan zawału serca. Ja osobiście słyszałem, jak ratownik mi żaląc się kiedyś powiedział, że karetka nie wyjechała do kilku osób, trzech dokładnie w ciągu doby do zawału serca, gdy był lockdown, dlatego że przepraszam, karetki były całe napakowane ludźmi chorymi na COVID i nie było żadnej wolnej karetki i ci pacjenci po prostu umarli w domu bez pomocy medycznej w Szczecinie. Więc jeżeli takie rzeczy się do dzisiaj dzieją, że był protest dopiero co ratowników, jeszcze do tego dostałem bardzo małe wynagrodzenie, pacjenci, którzy się boją iść do szpitala, ja generalnie na dyżurach czasami jak idę stwierdzać zgon, to naprawdę są dni, że stwierdzam to, że nie było rozpoznane na czas choroba nowotworowa. Młoda osoba umarła na raka, a właśnie z powodu strachu przed pójściem do lekarza, przed pójściem do diagnozy jest to nagminne. Wtedy mówiłem, że ilość DILO spadała o 50%, czyli tych zgłoszeń zielonej karty, to rok temu, żeśmy tutaj o tym mówili. Pacjenci, którzy się boją, to jest już badanie międzynarodowe, które zostało opublikowane w European Journal of Clinical Investigation pewnie. Globalna perspektywa epidemiologiczna COVID dla pandemii pełnego cyklu. Ja kilka rzeczy stąd będę cytował. I tam cytowano dla źródeł rządowych. No i teraz rządowe źródła mogły zasięgnąć informacje też z tych źródeł, które mieliśmy rok temu, które ja cytowałem Lancet, o tym, że będą negatywne skutki, jeżeli pójdziemy drogą lockdownu. No więc tutaj mamy bardzo poważny zarzut. Wiemy, że jeden z posłów wystąpił do prokuratury w tej sprawie, że nawet nazywa się to Norymberga 2.0. Nie wiem, do czego dojdzie. Możemy być świadkiem wkrótce niestety takich różnych procesów najnormalniej w świecie. Ostre, groźne sytuacje się dzieją nawet dzisiaj w związku z tym. Albo osoby z rakiem o opóźnionym leczeniu, gdzie odraczano i do dzisiaj to trwa, to onkolodzy płaczą, że mają pacjentów w najgorszych stadiach raka, którego wcześniej nie obserwowano. Za późno. Za późno dzisiaj trafiają pacjenci, żeby leczyć choroby nowotworowe. Zakłócona jest profilaktyka. Źródło potem będzie trwało, jako konsekwencje jego będą przez 20 lat nawet. Czyli nie mówimy tylko o 5 lat. Nawet bym powiedział, że te ilości ponadnormatywnych zgonów, to jest bardziej problem służby zdrowia doraźny. W tej chwili dopiero się rozpocznie przez 5 i następne 20 lat to, że będzie coraz więcej zgonów z powodów nowotworów, bo one są w tej chwili, że tak powiem, w trakcie już opóźnionej diagnostyki, niedokładnego leczenia i to rokowanie jest dużo gorsze.
A w ogóle przez pandemię w rok czasu średnia długość życia Polaka i Polki się skróciła. Ja wtedy mówiłem, że ona skraca się ostatnie lata i my tracimy tempo wobec Europy, a teraz jeszcze żeśmy dodatkowo stracili długość średnią statystycznego życia Polaka o rok. Inne zakłócenia w opiece zdrowotnej, anulowanie planowych zabiegów, które przecież ma masowo miejsce, że prawda, ciągle są odraczane jakieś zabiegi, czy jakieś protezy, endoprotezy, inne, regularna opieka zdrowotna, odkładana, hospitalizacje różnego typu. Następne 5 lat skutki będą jeszcze tego. To jest wszystko decyzja lockdownu. Jeżeli chodzi o ilość samobójstw, wzrosła, przemoc w domu wzrosła, zabójstw wzrosła, stanów ostrych i przez wiele lat będziemy mogli jeszcze obserwować, bo będą konsekwencje niestety ciągle w psychice. Mówimy też o takim zjawisku, że wzrasta głód, wzrasta jakby dysproporcja wobec biednych, którzy popadają w swoje kłopoty finansowe, a również zakłócenie nadal trwa w dostawach. To widać, nawet niektóre koncerny zamykają, prawda, produkcję samochodową, bo brakuje ciągłości dostaw i też i tak dalej. I zmniejszył się nawet rynek. Nawet gruźlica szaleje. Ja osobiście sam miałem już parę przypadków, co mi się do tej pory nie zdarzało, rozpoznania gruźlicy w ciężkim stanie u chorych w tym okresie lockdownu. I to będzie trwać nadal. To są już wyliczenia po prostu na poziomie Europy. Alkoholizm, tak? O spożycie alkoholu, takie choroby rozpaczy jak depresja, zaburzenia właśnie, o których mówimy, mówi się nawet 10 lat. Zwiększona liczba różnych tego typu zjawisk. Problemem jest to, że również dostępność do specjalistów, którzy w tej chwili, prawda, pacjentów mają jako endokrynolodzy, choroby hormonalne, czy diabetolodzy cukrzyca, czy kardiolodzy, gdzie jest ilość takich interwencji kardiologicznych 30-50% mniej niż rok temu. Czyli nawet tego, co było jako zawał, nagle o 50% mniej interwencji. Dramatyczne są skutki dla ludzi, którzy mają takie przewlekłe choroby, bo mają trudność w dostępie do służby zdrowia. Nawet trudności się pojawiają w sferze prywatnej, gdzie czasami na wizytę u kardiologa, słyszałem, się zapisuje, niektórzy mają takich kardiologów, że kolejka jest już miesiąc. No więc tutaj na pewno nie jest dobrze. Brak odpowiedniej opieki medycznej, zakłócenia w opiece medycznej, a szpitale mają problem z kadrami, bo nastąpiło coś, co dziwnym tym trafem, kiedy zamykano oddziały, otwierano covidowe, specjaliści, prawda, z wielu szpitali, gdzie były te oddziały pozamykane, nie chcieli pracować na oddziałach covidowych, zwalniali się do dzisiaj. Jest bardzo dużo, już kilkadziesiąt oddziałów w Polsce, które zostały zamknięte i to są oddziały interny, pediatrii, różne tego typu, chirurgii. Ja to obserwuję w szpitalach różnych powiatowych, jest tej gorzej, a więc rzeczywiście mamy problem już na poziomie tej takiej wędrówki personelu medycznego, również na pewno na poziomie średnim, czy tam w sensie no, personelu pomocniczego, ratowników czy pielęgniarek. To są problemy, które będą oczywiście narastać przez 20 lat. I tutaj cytat, kilka wypowiedzi pana profesora Kuhny, który dla mnie jest niesamowitym w tym wymiarze lockdownu, takim autorytetem, bo on jako inny specjalista widać, że mogę powiedzieć bardzo brutalnie, czy dzisiaj Holandia nie miała swoich specjalistów, skoro wprowadziła 70 tysięcy skutecznych eutanazji? Miała. Komitet doradczy. Naukowców i lekarzy. Czy Belgia nie ma czegoś takiego? Czy inni, którzy dzisiaj wprowadzali lockdown, coś, co spowodowało olbrzymi kataklizm w naszym społeczeństwie, też nie miało swoich doradców? Profesor Kuhn akurat nie został zaproszony do grona tych doradców. Jest szefem kliniki chorób wewnętrznych, astmy i alergii w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. I od samego początku obserwowałem jego wypowiedzi. On się cały czas wypowiadał jako zdecydowany przeciwnik lockdownu. On też na długie, znaczy już na badaniach naukowych, cały czas cytując je, mówił o rachunku korzyści i strat. A te mówią, że Polacy zaciągną ten gigantyczny dług zdrowotny, który będziemy spłacać wiele lat. I to jest też efekt, jak gdyby tego odroczonego, niestety, ja to porównuję do tej Hiroshimy, tego efektu jak choroba popromienna trwająca latami, gdzie skutki są po wielu latach. Bardzo wiele osób nie może się dostać do lekarza. Przerywa leczenie, rośnie liczba chorób nowotworowych, układu krążenia, chorób psychicznych i leczenie będzie kosztowało więcej niż cała pandemia koronawirusa. Czyli już nawet takie podchodzą do spraw, że efekty zamknięcia lockdown to nie tylko straty gospodarcze ponad 300 miliardów złotych, ale również straty zdrowotne, których koszt
jak gdyby też naprawy, bo my naprawiamy gospodarkę w sposób zupełnie nieudolny. Teraz proponujemy, żeby służbę zdrowia zupełnie w sposób kompletnie nieudolny próbować regenerować. Ja powiem szczerze, to jest bardzo duży problem. To jest też badanie, które cytuje pan profesor Kuna, oparte na dobrych źródłach. I mówi tak, pan profesor Kuna, przez 18 lat zarządzałem szpitalem. Nieustannie mieliśmy problem z wolnymi łóżkami. Zawsze brakowało miejsc na OIOM-ie. My mówimy o prawdę, jak OIOM-y zajęte respiratory, ile ich zajętych było. Ja się dziwiłem, bo dokładnie wiem tak jak profesor Kuna. Przecież to normalna sprawa, że czasami brakowało respiratorów od lat. I teraz tak, nigdy nie było tak, żeby czegoś było za dużo z tymi respiratorami, które prawda dostarczył. Słyszałem tam, to one są przez komornika sprzedawane i nie można sprzedać, bo nie mają w ogóle gwarancji. Tak przynajmniej twierdzi pan komornik sprzedający to, co zamówiło Ministerstwo Zdrowia. Czyli pośrednik, prawda, pośrednik. No więc ciekawe wnioski. Nigdy nie było tak, żeby czegoś było za dużo, więc wydawałoby się, że teraz, kiedy mamy 30% mniej pacjentów ogólnie, szpitale zaczną funkcjonować lepiej. Ale tak się niestety nie dzieje. Także mamy problem, że tu zarządzanie jest bardzo niedobrze prowadzone. Ojoj, następna wypowiedź, o ile pamiętam, teraz będzie u pana profesora. Powinno się zatem na czas pandemii zlikwidować podział na oddziały specjalistyczne i robić tylko szpitale. W 100% tak to mówiło jeszcze z podziałem na łóżka niezabiegowe i zabiegowe. Lekarze specjaliści mogliby chodzić w ogóle między oddziałami. Chodzi o to, że moja konkluzja jest taka, że niedobrze było wprowadzać właśnie taki tryb, natomiast trzeba było pozwolić normalnie funkcjonującym innym oddziałom, żeby też mógł personel się komunikować, bo tam są też chorzy przewlekle na serce, chorzy na choroby psychiczne i tak dalej. I tutaj to oddzielenie od specjalistycznej konsultacji na miejscu, stworzenie w tego w warunkach jakichś strasznych, fartuchu, prawda, dystansu, umierania. Dzisiaj też jest problem z dostępnością do szpitali na odwiedziny, bo może przyjść tylko osoba zaszczepiona lub ta, która zrobiła test PCR, na przykład za 500 zł, ważne 3 doby. Widziałem z jednych szpitali takie ogłoszenie klinicznych w Szczecinie. W innym jest 2 doby, ważne zaświadczenie. Inne osoby w ogóle nie mają kontaktu z bezpośredniego z chorym umierającym. Mój przyjaciel miał matkę umierającą, on jest akurat niezaszczepiony i do końca przez 3 tygodnie nie miał prawa odwiedzić swojej ukochanej mamy, która umarła sama. To było straszne. To jest niemoralne, to jest nieetyczne. To dyrektorzy szpitali za to ponoszą odpowiedzialność, bo prowadzili to na własną odpowiedzialność. Powinno się właśnie zatem zmienić oczywiście te mechanizmy, nie mówiąc o metodach leczenia i podejścia do tych chorób, bo prawdopodobnie nie stosujemy wcale najlepszych, jak też wielu lekarzy, którzy stosuje inne metody leczenia, cały czas o tym pisze, publikuje i pokazuje. A więc trzeba szukać lepszych rozwiązań, a to powiedział profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób zakaźnych, szef Towarzystwa Wakcynologicznego w Polsce. Trzeba szukać rozwiązań lepszych niż lockdown, zdecydowanie bardziej celowanych. Zdaniem tego pana profesora, specjalisty, jest to tak, lockdown to tak jakby wycinać guza nowotworowego z brzucha i przy okazji wyciąć 2 nogi. W pełni z panem profesorem się w tym zakresie zgadzam, że niestety efekt mamy o wiele głębszy. Jest to jednocześnie kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jedno z badań, które tutaj mam, to jest ocena skutków obowiązkowego pobytu w domu i zamknięcia działalności gospodarczej na rozprzestrzenianie się COVID. No i teraz kilka takich krótkich badań. Grupa badaczy z Uniwersytetu Stanford, to już opublikowała 5 stycznia. Naukowcy przyglądali się wzrostowi różnych form, jak lockdown powoduje wpływ na różne formy istnienia potem gospodarki. Badacze stosowali model matematyczny, porównywali tą interwencję w różnych państwach ze sobą, jaki to miało wpływ i takie wnioski. Okazuje się, że nie ma wyraźnego, znaczącego, korzystnego, bardziej jakby na wzrost ilości przypadków koronawirusa. Nie kwestionujemy roli interwencji w zakresie zdrowia publicznego, ale nie udaje się znaleźć żadnych korzyści z przebywania w domu, z zamknięcia ludzi, z lockdownu. To bardzo poważne. Tutaj też jest taki redaktor bardzo ciekawych źródeł naukowych, publikuje w różnych czasopismach światowych. I jego wypowiedzi też kilka chciałem pokazać. Urzędnicy, którzy się zajmują służbą zdrowia, uważają, że mogą zarządzać wirusem poprzez skuteczne centralne planowanie. Ale jest to głupota i pycha ludzka. Zachowania i działania są niewiarygodnie złożone, żeby tak skomplikowane, aby biurokraci, urzędnicy polityczni mogli kontrolować za pomocą dyrektyw politycznych, z których wiele jest zupełnie bezsensownych.
Tutaj on sobie też cytuje między innymi badania naukowe, które były publikowane później. Straty uboczne wynikające z blokad, które zostały dobrze udokumentowane, obejmują powszechną biedę, depresję, bankructwo, bezrobocie, tymczasem korzyści stosowania blokad pozostają niejasne. I tutaj jeszcze jedno z badań opublikowanych w Lancecie, analiza na poziomie kraju, mierząca wpływ właśnie działań rządowych na skutki związane z COVID, potem zdrowotne. I naukowcy zebrali dane z 50 krajów i żadne blokady nie były związane ze zmniejszeniem śmiertelności. Więc są badania, które pokazują, że to wszystko, co prawda próbują, tak? 5 minut mam. Więc oczywiście są też takie badania poważne, bardzo poważne czasopisma, które mówią, że działania rządowe, jak zamykanie granic, pełne zamknięcie, wysoki wskaźnik testów COVID, nie były związane ze zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków lub ogólnej śmiertelności. Wręcz odwrotnie. Mamy, prawda, dowody, i zaraz ja to pokażę na koniec, że właśnie jest dużo większa śmiertelność ogólna. Ciekawe badanie. Ilość pielęgniarek populacji na milion i ilość śmierci populacji na milion. Okazuje się, że im mniej pielęgniarek, im mniejsza dostępność do służby zdrowia, im gorsza jakość służby zdrowia, tym większa śmiertelność. Też ciekawie wyszło to w pomiarach właśnie różnych badań. Tu akurat badanie różnych z uniwersytetów francuskich naukowców, którzy mówią tak, że podobnie jak inne badania opublikowane przez Frontiers in Public Health, kilka miesięcy właśnie to badanie po Lancecie, następne po Lancecie, mówi, że ani blokady, ani ich rygorystyczność nie są skorelowane z niższymi wskaźnikami śmiertelności. Naukowcy analizowali dane ze 160 krajów w okresie 8 pierwszych miesięcy pandemii i nie miało to żadnego sensownego ani korzystnego wpływu. Natomiast prorygorystyczność środków ustanowionych w celu zwalczania pandemii, w tym lockdown, nie wydaje się być związana ze śmiertelnością, podkreślają naukowcy. Liczba przypadków spadła, świeże dane, z 23 września tego roku, jest taki wpis w Danii, wprowadzono już odejście od lockdownu kompletnie, tam coraz więcej krajów decyduje się odejść od tych wszystkich zaostrzeń i spadła liczba zachorowań o 60% po wprowadzeniu odejścia od lockdownu w Danii. To są dane świeżutkie i niestety dochodzimy do kwintesencji i kończę niestety smutnymi danymi. Polska na tle krajów Europy w rocznikach statystycznych wypada najgorzej. Najgorzej. Gorzej być nie mogło. Znaczy pewnie mogło, ale najgorzej na tle krajów europejskich. My mamy największy współczynnik zgonów nadmiarowych na przestrzeni ostatniego roku, lat, w porównaniu do następnych lat wcześniej sprzed wprowadzenia lockdownu. Badania przeprowadzone też w Tel Awiwie mówią o tym właśnie, że w październiku w ogóle ścisły lockdown nie ratuje życia na COVID. Naukowcy przeanalizowali dane na podstawie zebranych mobilności z iPhone'ów. Ani czas trwania, ani surowość blokady nie były istotnie związane z współczynnikami śmiertelności. I tutaj właśnie jeden też z kolejnych argumentów. Dziennikarka podzieliła się materiałami z Uniwersytetu Oxford, gdzie śledziła szereg rządowych też doniesień. Nie wydaje się, żeby śmiertelność miała związek ze surowością blokady. Jeżeli chodzi natomiast o niektóre kraje, no tutaj były właśnie kraje, które się zdecydowały na mniejszą lub większą, ale też nie dokumentowało to w ogóle żadnych specjalnych skutków, jeśli chodzi o lockdown. To jest bardzo taki poważny cytat. Urzędnicy zajmujący się służbą zdrowia uważają, że mogą zarządzać wirusem przez skuteczne centralne planowanie, ale jest to głupota, pycha ludzka i zachowanie, które działania są tutaj niewiarygodnie złożone. To już o tym mówiłem. I zmierzam właśnie do kwintesencji w tym momencie. Będziemy już kończyć danymi z Polski. Oczywiście, że pandemię w ogóle dla samej wolności, dobrobytu człowieka to jest w ogóle bardzo złe zarządzanie centralne przez planistów. Tutaj jeszcze mamy jeden slajd. W ogóle noblista, który odbierał Nobla z ekonomii, przestrzegał przed zgubną pychą rozumu, która może sprawić, że człowiek, urzędnik, stanie się nie tylko tyranem swoich współbraci, ale niszczycielem cywilizacji, której nie zaprojektował żaden mózg, ale która wyrosła z wolności i wysiłków milionów ludzi. Okej. Okay. Tymczasem opłakane skutki lockdownu są bardzo daleko idące. Oczywiście badania prowadzone w Tel Awiwie, opublikowane w październiku, wykazały, że ścisły lockdown nie ratuje życia przed COVID i
Szczególnie efektem ubocznym są osoby, które utraciły lub mogą stracić właśnie pracę, czy życie, czy diagnozę. I to jest to. Liczba zgonów w 2019 roku w Polsce totalnie, jeśli chodzi o cały kraj, 409 643 przypadki. W 2020 roku 487 624. Ponad normatywnych ilość zgonów rok do roku tylko, patrząc, bo niektórzy porównują też to do 2016 z 2019 jako suma i uśredniona wartość. Jest jeszcze gorzej. Ja to sam policzyłem, sam wyciągnąłem z danych statystycznych dostępnych do 16 września tego roku. Bilans strat za rok poprzedni to podobnie jest do tego, co mieliśmy, proszę Państwa, w tamtym czasie w Hiroshimie. Natomiast bilans strat w 2021 roku to jest 61 273 osoby, ponad normatywne zgony, co w efekcie daje nam łącznie sumę przez dwa lata 139 254 ponad normatywne zgony. I powiem szczerze, można było temu zapobiec. Można było wtedy wprowadzić politykę uratowania życia i zdrowia Polaków. Więc odpowiedzialność jest po stronie tych, którzy lockdown wprowadzili jako, nazwijmy, pocisk, który uderzył w Polskę. Trwa niestety ciągle, jeszcze nagonka z tym związana, trwają różne problemy z tym związane. Jedno, co pocieszające, tak jak Hiroshima dzisiaj wygląda, czy tak jak Nagasaki dzisiaj wygląda, my również jako naród będziemy w stanie do regeneracji i do pewnego rozliczenia tych, którzy nam tą krzywdę wyrządzili. Dziękuję bardzo.